Proszę Państwa, raz jeszcze witamy. Ops! Ale słońce nam pomaga, także chyba będziemy odpowiednio doświetleni. Witam Państwa serdecznie na uroczystości przecięcia wstęgi w klinice Budzik dla dorosłych przy Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim. Drodzy Państwo, dokładnie 10 lat temu i jeden dzień, bo 7 grudnia 2012 roku przecinaliśmy wstęgę w Międzylesiu w klinice dla dzieci i już wtedy było pewne, że taka klinika dla dorosłych powstanie, więc tym bardziej się cieszymy, że tutaj jesteśmy i to, co za nami za chwilę będzie świadczyć usługi i będzie pomagać pacjentom. I drodzy Państwo, nie przedłużając, przekazuję głos sprawczyni całego zamieszania, Ewa Błaszczyk. Witam wszystkich najserdeczniej. Bardzo ważny dzień. Jednocześnie chciałabym powiedzieć, zakończona budowa. Uff, 3 lata to trwało, ale jest piękne. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Mam nadzieję, że zaraz zabiorą głos. Instytucje, dotacje, firmy, darczyńcy indywidualni oraz środki Fundacji AKOGO własne. Ale oto jest, myślę, że są warunki fantastyczne do tego, żeby tutaj zgromadzić ludzi, którzy są pasjonatami i chcą się poruszać dalej w tej dziedzinie. To znaczy bardzo dużo się dzieje na świecie, jeśli chodzi o mózg i centralny system nerwowy. Więc teraz, jak już zajmiemy się wyłącznie działalnością naukowo-badawczą i sprowadzaniem wszystkiego tutaj, do tego Budzika, do Polski, najnowszych metod, a w tej chwili badania światowe bardzo dużo kierują właśnie na centralny system nerwowy i mózg. Więc jeśli się coś uda, to będzie to nie tylko dla śpiączki, ale dla wszystkich chorób neurodegeneracyjnych mózgu. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy nam udostępnili możliwość taką, wszystkim ludziom zaangażowanym w ten projekt. Mam nadzieję, że będą wyniki piękne. W tej chwili w Budziku Dziecięcym wybudziło się właśnie 100. dziecko. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani prezes i zapraszam do zabrania głosu pana ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, pana Zbigniewa Ziobro. Szanowna pani prezes, pani marszałek, szanowna dyrekcjo, szanowni pracownicy, lekarze, pani pielęgniarki, terapeuci, wszyscy ci, którzy sercem służą tym, którzy mają się obudzić. Wiemy, że to piękne dzieło, które rozpoczęła Fundacja AKOGO, pani Ewa, poprzez przekucie swojego osobistego, trudnego doświadczenia rodzinnego na rzecz pięknej służby bliźniemu, pięknego takiego świadectwa człowieczeństwa, które jest ilustrowane właśnie tymi kolejnymi przypadkami osób, które budzą się do życia. I pewnie nie miałyby wiele z tych osób nie miałoby tej możliwości, gdyby nie ta pomoc profesjonalna zorganizowana w ramach Budzika dla dzieci. Teraz w przyszłości ufam Budzika do osób dorosłych, związana z najwyższą profesjonalną opieką, ale też sercem okazywanym tym, którzy tego serca nie mniej niż o pomocy medycznej potrzebują. Jestem przekonany, że Fundusz Sprawiedliwości, który przekazuje na te zacne, piękne dzieło środki w postaci 44 milionów złotych, przekazuje najlepszy adres, w najlepsze ręce te środki. Widzimy efekt pracy całego zespołu, którym kierowała pani prezes i będzie służył pięknie też ofiarom przestępstw. Pamiętajmy, niech wszyscy zgadzali się z tą filozofią, którą zaproponowała jako minister sprawiedliwości, by środki, które dotychczas były przekazywane wcześniej wyłącznie na pomoc prawną, pomoc psychologiczną ofiarom przestępstw, przekazywać również na innego rodzaju pomoc. Taką właśnie, jaką między innymi służy
klinika Budzik i będzie służyć klinika Budzik dla dorosłych, bo jestem głęboko przekonany, że ta pomoc jest jeszcze bardziej potrzebna, bo aby komuś można było nieść pomoc psychologiczną, nieść pomoc prawną, no trzeba go wybudzić albo uratować mu życie. Dlatego też przekazujemy środki na pomoc dla Straży Pożarnej, na zakup nożyc pneumatycznych do otwierania zmiażdżonych wraków samochodów po wypadkach, by móc uratować jak najszybciej i dać szansę na życie tym, którzy stali się ofiarą wypadków drogowych. Jeszcze raz wielki mój szacunek dla wszystkich, którzy zaangażowani są w to wspaniałe dzieło i w tym sensie symbolicznym środki, które pochodzą od osób skazanych, będą służyły dobru. Najbardziej temu dosłownym sensie i znaczeniu tego pojęcia dobra. Dlatego to wielki zaszczyt dla Funduszu Sprawiedliwości, dla Ministerstwa Sprawiedliwości, że mogliśmy współpracować, wspierać i będziemy też wspierać panią prezes i państwa we wszystkich tych działaniach, które będziecie państwo podejmować. Ośrodek, wiem tu z rozmowy z panią prezes, jest nie tylko pełen najwyżej wykwalifikowanych ludzi, lekarzy, jak wspomniałem, pielęgniarek, terapeutów, ale też jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, który z całą pewnością będzie niósł nadzieję dla rodzin tych, których najbliżsi padli ofiarą przestępstw lub innych zdarzeń losowych, które sprawiły, że są w śpiączce i będzie dawał nadzieję na skuteczne wybudzenie tych pacjentów, którzy tutaj trafią. Jeszcze raz wielkie dzięki i słowa szacunku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie ministrze, a skoro Fundusz Sprawiedliwości, to zapraszam podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który tymże funduszem zawiaduje, pan dr Marcin Romanowski. Bardzo dziękuję. Drodzy państwo, cóż, marzenia to wspaniała rzecz. Są te drobne marzenia, które dają radość w tych codziennych trudach, ale są również te duże marzenia, które powodują czy wpływają na wybór zasadniczych kierunków naszego życia, które wpływają na naszą życiową drogę. Ale drodzy państwo, są też jeszcze takie duże marzenia, które pozwalają na realizację marzeń wielu, wielu innych osób i właśnie realizację takiego marzenia właśnie realizacja takiego marzenia właśnie jest tutaj dokonywana. To, że dzięki tej inicjatywie tak wiele rodzin będzie mogło już wkrótce od przyszłego roku cieszyć się powrotem swoich bliskich, którzy wrócą z tej granicy między życiem a śmiercią, ze śpiączki. To jest właśnie możliwe dzięki tej wspaniałej inicjatywie i niecałe 4 lata temu pani Ewa Błaszczyk podzieliła się z nami tym swoim marzeniem, składając właśnie wniosek do Funduszu Sprawiedliwości i uzyskając dofinansowanie na realizację tej wspaniałej inwestycji. I drodzy państwo, to jest właśnie jej zakończenie, a w zasadzie nowe rozpoczęcie przecież, bo już wkrótce, głęboko w to wierzę, wiele osób będzie mogło z tego korzystać dzięki właśnie wspaniałym, profesjonalnym specjalistom, dzięki temu sprzętowi najwyższej klasy. I drodzy państwo, mimo tych licznych sprzeciwów, często bardzo brutalnych ataków na Budzik, na Fundusz Sprawiedliwości, nie mam wątpliwości, że Fundusz Sprawiedliwości jest rzeczywiście tym właściwym miejscem do realizacji takich inicjatyw dokładnie, bo rzeczywiście jest tak, że ponad połowa osób, dorosłych osób, które są w śpiączce, to są ofiary przestępstw, czy to tych przestępstw komunikacyjnych, czy jakiejś przemocy bezpośredniej. A rolą funduszu jest właśnie wspieranie osób pokrzywdzonych przestępstwem i to jest właśnie realizowanie tej sprawiedliwości, realizowanie zadania polskiego państwa, aby wspierać osoby dotknięte przemocą, przestępczością, żeby
żeby im pomagać, żeby nie były same, ale nie moglibyśmy tego robić dzięki bez tego wspaniałego zespołu. Bardzo dziękuję. To jest radość, ale jednocześnie pewien smutek, że ten projekt się kończy, bo to był zawsze wielki honor, zaszczyt i radość współpracować z Państwem i bardzo chciałbym na koniec podziękować za trud wszystkich Was i za Waszą wiarę w pomyślną realizację tego projektu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy, bo rzeczywiście ten zespół zaangażowanych osób mniej lub bardziej czynem, ale również sercem, myślą był naprawdę wielki, a drodzy Państwo, nie byłaby możliwa realizacja tego projektu, gdyby nie miejsce, w którym się znajdujemy. I chciałbym teraz poprosić przedstawicielkę Zarządu Województwa Mazowieckiego, które jest właścicielem miejsca, w którym się znajdujemy. Bardzo proszę o zabranie głosu panią marszałek Elżbietę Lantz. Szanowni Państwo, ta piękna inicjatywa była możliwa dzięki temu, że pani prezes miała wielką wolę walki o to miejsce. To ona postanowiła, że nie tylko dzieci, ale dorośli, którzy są w potrzebie, ale też ich rodziny będą miały takie miejsce, w którym rodzi się życie, w którym rodzi się nadzieja, gdzie jest wsparcie, gdzie będą metody badawcze realizowane na rzecz mózgu. Ta oczywiście inicjatywa jest możliwa dzięki Ministerstwu Sprawiedliwości, ale też dzięki temu, że znajdujemy się w takim, a nie innym miejscu. To nie tylko działka, ale bliskość naszego szpitala Brudnowskiego, bo my traktujemy tą naszą aktywność nie tylko jako wsparcie konkretne, przekazanie tej działki, ale też współpracę naszego szpitala. Chcę Państwu powiedzieć, że nasz szpital Brudnowski jest taką marką, jeśli chodzi o cały kraj, o oczywiście działania na rzecz mózgu. Pan profesor Ząbek, który wczoraj został wyjątkowo uhonorowany odznaką Zasłużony dla Mazowsza, to jest ta osobowość, to jest ten człowiek, który gwarantuje, że te prace, które tu będą i te badania i to wszystko, co będzie związane ze wsparciem tych, którzy się tutaj znajdą, jest możliwe. Dziękuję pani prezes Szpitala Brudnowskiego, pani Bogiel, za to, że od początku powiedziała, że tak, jesteśmy do dyspozycji kliniki Budzik. Będziemy działać na rzecz tych pacjentów, będziemy działać na rzecz badań. Ale co najważniejsze, to będzie miejsce pełne nadziei. Miejsce dla tych, którzy się obudzą, wybudzą, ale też miejsce dla ich rodzin. Bo kochani, kiedy choruje nasz najbliższy, choruje cała rodzina. Tę nadzieję, którą z tego miejsca będziemy tworzyć tutaj, dedykujemy tym wszystkim, którzy są w najtrudniejszym momencie swojego życia. Ja chcę jeszcze tylko dodać, że około 500 tysięcy osób rocznie zapada w śpiączkę. Więc ten cud, ta klinika Budzik jest tym darem, darem życia, który przekażemy nie tylko my, samorządowcy, ale szpital. Jesteśmy do dyspozycji wszystkich, którzy będą potrzebowali naszego wsparcia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy Państwo, jako że jesteśmy na Brudnie, w dzielnicy Targówek, to z największą przyjemnością zapraszam panią burmistrz Małgorzatę Kwiatkowską, gospodynię tej dzielnicy, zawsze nam życzliwej. Liczymy oczywiście, że to będzie trwało. Bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni Państwo. 3 lata temu, kiedy spotkałam się z panią prezes Fundacji AKOGO, panią Ewą Błaszczyk w Urzędzie Dzielnicy Targówek, nie miałam najmniejszych wątpliwości, że dzielnica stanie na wysokości zadania i pomoże tej fundacji. I tak się stało. Pokonane zostały rozliczne problemy i kłopoty. Udało się wydać pozwolenie na budowę już w listopadzie 2019 roku i dziś właściwie ta inwestycja się kończy. Dla mnie, dla burmistrza tej dzielnicy, to jest powód do dumy i satysfakcji, że właśnie tu, na Brudnie, w naszej dzielnicy powstaje taka inwestycja, ze wszechmiar potrzebna wszystkim osobom potrzebującym. Targówek jest dzielnicą, która dynamicznie się rozwija i zmienia. Takim wielkim impulsem do tych zmian jest metro, które zostało oddane
niespełna 4 miesiące temu. Pani prezes, ja pani chciałam też przy tej okazji serdecznie pogratulować tej determinacji i tego, że dziś stoimy właściwie już przed zakończoną inwestycją, tak potrzebną wszystkim oczekującym na pomoc. Proszę przyjąć moje takie zaproszenie. Witam serdecznie na targówku i deklaruję wszelką pomoc. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, gospodyni miejsca, pani prezes Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego, pani Teresa Bogia, zapraszam. Szanowni Państwo, nie tak dawno uczestniczyliście z nami razem w otwarciu oddziału zmodernizowanego SOR-u, oddziału ortopedii, okulistyki. Teraz przyszła pora na przecięcie wstęgi przy klinice Budzik. Ja bardzo dziękuję pani prezes Ewie Błaszczyk, że wybrała właśnie Szpital Brudnowski, przy którym chciała swoją klinikę przytulić i naszych pacjentów. Wiadomo, dlaczego został wybrany Szpital Brudnowski. Padło już tu wiele słów na ten temat. Ja już nie będę więcej mówiła, ale chciałam powiedzieć, że właśnie nasza kadra medyczna, nasz sprzęt i aparatura, nasze zakłady diagnostyczne będą służyły właśnie tym pacjentom. Dzięki temu, że powstała klinika Budzik na terenie Szpitala Brudnowskiego, możemy poszerzyć ofertę dla mieszkańców Targówka, dla mieszkańców Warszawy, dla mieszkańców Mazowsza. Jestem dumna z tego, że mogę uczestniczyć w takim przedsięwzięciu. Chciałam podziękować wszystkim zaangażowanym w ten proces. Pani prezes, że wybrała nasz szpital, naszym służbom technicznym za to, że zaangażowały się i pokonywały wszelkie problemy formalne, techniczne, chociażby finansowe. Naszemu personelowi medycznemu, że uczestniczy w programie przygotowania procesu medycznego leczenia pacjentów. Ja dziękuję przede wszystkim mojemu zastępcy, którego tu nie ma, panu Wiesławowi Malickiemu, za to, że osobiście nadzorował ten proces i udało nam się dojść do takiego momentu. Bardzo dziękuję wszystkim i myślę, że pacjenci będą czuli się tutaj pewniej i bezpiecznie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, jako że po raz ostatni spotykamy się tutaj na budowie, bo tak jak powiedzieliśmy, budowa się zakończyła, ale trochę energii, nawet bardzo dużo energii z różnych stron w ten proces było zaangażowanych. Po stronie fundacji bardzo wspierał nas i koordynował tę pracę pan Mariusz Kurpiński. Mariuszu, zapraszam do zabrania głosu. Ostatni speech, proszę Państwa. Dzień dobry. Z ramienia fundacji prowadziłem i koordynowałem proces inwestycyjny związany z budową kliniki Budzik dla dorosłych. Ten proces trwał około 3 lat, składał się z 3 etapów. Pierwszy i drugi to było wykonanie obiektu w stanie surowym zamkniętym. Trzeci to było wykonanie już i wykończenie obiektu w systemie pod klucz. Pierwszy i drugi etap prowadziła firma Agmed. Trzeci natomiast wykonała firma Zabud. Proces nadzoru inspektorskiego prowadziła firma Pilamis. Dziękuję firmom za udział w procesie wykonawczym. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, obowiązkiem moim, zresztą bardzo miłym jest przypomnieć wszystkim Państwu, że honorowy patronat nad budową kliniki Budzik dla dorosłych pełniła małżonka prezydenta Rzeczypospolitej, pani Agata Kornhauser-Duda. Moi drodzy, to jest ten moment. Zapraszamy wszystkich Państwa do wstęgi. Zapraszamy serdecznie. Ja mam jeszcze zapasowe, jak ktoś by chciał, proszę Państwa. Tak, mam ochotę, to zapraszam.
Mamy to, tak jak pani marszałek powiedziała. Szanowni państwo, raz jeszcze dziękujemy za liczne przybycie i najserdeczniej państwa zapraszamy do środka. Pokażemy budzik, pokażemy, że to rzeczywiście już jest ostatni moment i za chwilę będziemy pomagać pacjentom. Raz jeszcze dziękuję państwu. Zapraszamy.